Witajcie, drogie dźwiaki. Sweterek Renaty stał się takim prowoderem do rozebrania go na części pierwsze, że tak to obrazowo przedstawię. Jest to ten sweterek, proszę, tutaj był pokazywany przy kilku okazjach ten sweterek i w nim wykorzystana została plisa ściegiem półpatentowym, to było omówione we wcześniejszym filmie, a teraz poddamy analizie wzór, który bywa zwany jako plaster miodu, bywa zwany cegiełkami, no tak, takie dwie nazwy kojarzę, wzór plaster miodu oraz cegiełki. Można sobie, budujemy sobie na zasadzie cegiełek. Tutaj mam użyta jest włóczka Sunshine Color, ta wersja wielokolorowa, już Wam pokazuję, jak to wygląda w modku. A wypełnienie tego plasterka miodu to są te dwie włóczki, kanapa i silk mohair z błyszczącą srebrną niteczką. Tak wygląda rzecz w takiej próbce, troszkę jest maleńka, ale do naukowego naszych rozważań jak najbardziej się nadaje. Zobaczcie, ja tutaj kładę świeżutka, świeżo wydziergana, zaraz właśnie na podstawie tej próbeczki Wam powiem. Budując sobie swoje własne tych poziomy cegiełek, naprawdę można puścić wodze fantazji, ponieważ ten plaster miodu może być szerszy, może być węższy, może być, oczka mogą być podnoszone na dwa, nie na jedno, tylko na dwa, więc jeżeli mamy podnoszenie na jedno oczko, to liczba oczek musi być podzielna, czyli tutaj to wnętrze musi być nieparzystą ilością, tutaj mamy 7 oczek. I 1, czyli musi być podzielna przez 8. Jeżeli byśmy podnosiły sobie na 2 oczka, no to oczywiście, że wtedy możemy mieć parzystą, możemy nieparzyście, czyli na przykład przez 6 mieć podzielne i wtedy te cegiełki są mniejsze. Można wykonywać 4 rzędy tego wypełnienia. Tutaj są na przykład 4 rzędy. Tutaj mam 4 rzędy, a tutaj mam 6 rzędów. I właśnie 6 rzędów zostało wykonane w tym plasterku miodu. Popatrzcie. W tym plastrze miodu jest wykonane 6 rzędów wypełnienia pomiędzy szkieletem plastra miodu. Wszystko zależy, co chcemy, żeby było bardziej, jeżeli mamy bardzo grubą włóczkę, to te plasterki mogą być mniejsze. Tutaj włóczka jest raczej średniej grubości, więc jest liczba oczek musi być podzielna przez 8. To jest takie założenie. Czyli ja tutaj mam 8 i 8, 16 i zawsze są dwa oczka brzegowe. Gdybym chciała tworzyć z pliską ściekiem półpatentowym, tak jak u Renaty, to w tym miejscu powinnam przed 3 oczkami mieć kawałek motka, to jest włóczka In Einklang, ta niebieska, już Wam pokazuję, to jest ta włóczka, a to kolorowe wypełnienie, to jest włóczka Noro, to są resztki z mojego sweterka, już tutaj właśnie zaraz je zobaczycie, to są resztki, które były używane w sweterku z Mohair Trenda. No więc tak, przystępujemy do nauki, jest to, bym powiedziała, raczej przypomnienie, ponieważ kiedyś podczas live'a było pokazywane, jak się dzierga plasterek miodu, no ale że filmy długodystansowe, bym powiedziała, troszkę inaczej się ogląda, a krótkie filmy instruktażowe jednak mają inną moc przekazu, więc dzisiaj w tym odcinku pokazuję Wam, jak można wykorzystać taki plaster miodu. Tutaj są 4 rzędy wypełnienia, tutaj jest 6. Jeżeli mamy 6, to zauważcie, ta nitka, która jest oczkiem podnoszonym, jest bardzo wyciągnięta. Tutaj nie jest tak wyciągnięta, a tutaj jest wyciągnięta. 6 oczek jest bardziej takie, powiedziałabym, tak na bogato, a tutaj jest takie maleńka cegiełeczka, maleńką cegiełeczkę stawiamy. Jak się taką próbkę wypierze, to te nasze plasterki, one później nabierają kształtu, bo ponieważ tu się ciągnie w górę, a później się będzie tu ciągnęło i one staną się bardziej okrągłe. No to lecimy. Czyli teraz mamy rząd, który wykonujemy tłem, tło wykonujemy. Czyli tak.
Pierwsze oczko. Pierwsze oczko. Dobrze, to teraz mamy tak. Tu mamy 7. Tylko popatrzę. Tak, 7 oczek prawych. Raz, dwa. Tutaj odsuwam, żeby Wam nic nie zaburzało patrzenia. 2, 3, 4, 5, 6, 7. To oczko podnoszone oczywiście musimy się wpasować w środek tej cegiełki. Dlatego musi być nieparzyście. I teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i jedno oczko brzegowe, ósme. Odwracamy robótkę. Jest to rząd, w którym oczka wszystkie wykonujemy tak, jak schodzą z drutów. Czyli tutaj mamy oczka na lewo. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj 2, 4, 6, 7. Tutaj oczko podnosimy, tak jak było w rzędzie niżej, z nitką z tyłu robótki. I 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I oczko brzegowe, które przerabiam na prawo. Odwracam robótkę. To są dwa rzędy. Rząd trzeci i czwarty to jest dokładnie kontynuacja dwóch wcześniejszych, czyli przekładam i teraz lecimy 7 oczek prawych, 3, 4, 5, 6, 7, podnoszę oczko, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oczko brzegowe. Wygląda to tak. Odwracam robótkę. Oczko brzegowe przekładam. Przyciągam nitkę, bo jak pamiętacie, zawsze dbamy o to, by krawędź robótki była schludna. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podnoszę oczko. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oczko brzegowe. Tutaj na potrzeby filmu wykonamy 4 rzędy tła, nie 6. Możecie sobie same potestować, co powoduje 6 rzędów. Taką większą przestrzenność tego jednego plasterka. I to jest rząd, w którym zmieniamy nitkę na ten, który mówi nam o kręgosłupie tego plastra. Czyli skrzyżowałam niteczki i teraz lecę. Tak troszkę je kontroluję, ten naciąg tutaj. I teraz robię wszystkie oczka na prawo włóczką niebieską, czyli w tym wypadku in Einklang. Docieram do tego, które było podnoszone, przerabiam je, idę dalej. Idę dalej do końca rzędu. Tak. Wygląda to tak. Tu mi się zaczyna już tło zmieniać. Trochę wchodzi takich jasnych kolorków w włóczce Seal Garden Light. To jest rząd, który wykonuje wszystkie oczka na prawo. Nie wykonuje ich tak, jak schodzą z drutów. Nie, nie, nie. Tu robię tak, że to są wszystkie oczka na prawo. Zobaczcie. Lecimy, lecimy, lecimy. Z robótką. Mam nadzieję, że poplątanie będzie na tyle kontrolowane, że pozwoli mi dotrwać do końca rzędu. Próbki się rządzą swoimi prawami. Są na takich uprzywilejowanych pozycjach, że wybacza im się to, że robią bałagan, chociaż bałagan jest przedni. I tu zobaczcie, to wygląda tak w tej chwili. I to jest rząd, tutaj ten następny, w którym zmieniamy nitkę na tło, wykonujemy jedno prawe, tutaj muszę troszkę to ucywilizować, wybaczcie. Mam kawałek, który powinien mi wystarczyć. Widzicie, te próbeczki później idą do sprucia, więc to są tylko pomoce naukowe. I zobaczcie, tutaj mamy tak, że teraz mamy do wykonania trzy oczka te kontrastowe, czyli raz, dwa, trzy. Mamy podniesienie oczka i teraz mamy 7 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6, 7. Podniesienie oczka. Raz, dwa i trzy. I to jest ostatni rząd, jaki ja Wam tutaj na ekranie pokazywałam, ponieważ to wszystko da Wam ogląd sytuacji, co się tutaj wydarzyło. Czyli zobaczcie, cegiełki się mijają. Raz, tu była tu, 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 a teraz będzie znowu tu, prawda, na środku. Czyli ten rząd, który teraz by nastąpił, to jest rząd tutaj, ten fragment, ten panel z cegiełkami. I oczywiście robimy 4 rzędy, 3, 6. To od nas zależy. Powiem Wam, że mnie się bardziej podoba 6 rzędów. One są bardziej takie kształtne, przypominające figurę geometryczną niż te 4 rzędy. Jest pewnie, jeżeli bym cokolwiek robiła, a te dwie włóczki fajnie ze sobą grają, chociaż tutaj raczej przypomina to kłębowisko po spotkaniu z kotem, no to to w ten sposób się prezentuje. Czyli ilość oczek tutaj musiała być podzielna przez 8, bo 7 tła i jedno podnoszone i 2 oczka brzegowe, czyli miałam na próbce 18 oczek. Wzorek jest bardzo przydatny, na przykład do dziergania czapki, kamizeli, sweterka, tak jak tutaj Renia zrobiła kardigan. Ja kiedyś dziergałam tym wzorem kaptur oraz wykończenia przy rękawach i na dole swetra. Zabawa jest, możecie sobie na 2 oczka podnosić, można na więcej rzędów, jeżeli na przykład chciałoby się na więcej rzędów wykonywać to podciąganie oczka, to według mnie dobrym rozwiązaniem by było, gdyby ta włóczka, która czyni nam kręgosłup, była grubsza niż to tło, ponieważ wtedy jak się wyciąga nitę, czyli tutaj widzicie, to jest grubiej i to jest bardziej widoczne. No akurat ten typ robótki wybacza różnicę w grubości włóczek. Rzut oka na próbeczkę wykonaną bardzo letnią. Tutaj jest bardziej zimowa. No a tutaj jest ten swetereczek, od którego się wszystko zaczęło. I właśnie poddałyśmy go w pewnej analizie. Jeszcze Wam powiem, że tutaj Renata dziergała ten sweterek dookoła, czyli w jednym kawałku do pach nabrała, tam musiało być podzielne przez 8, czyli nabrała 160 oczek na 2 przody i plecy, plus po 3 oczka na ten brzeg ściegiem półpatentowym. Czyli 166 oczek na druty numer 5 i dzierga się do pach. W momencie, jak decydujemy, że to już jest ten czas, kiedy ta pacha następuje, dziergamy rękawy w kawałeczkach i jak mamy 2 rękawy i ten korpus do pach, wszystko łączymy w jeden okrąg i dziergamy sobie do góry. I taki, w takim wielkim skrócie powiedziałam Wam i o plisie, i o plasterku, plaster miodu, który u mnie wygląda tak. To jest właśnie tyle, co w tym odcinku chciałam Wam przekazać. Za uwagę bardzo dziękuję i zapraszam na inne nasze filmy. Dziękuję bardzo.